stylistka paznokci kontra paznokciowe TikToki i pies. Nowa metoda robienia paznokci. To nie ma prawa się udać. To jest hybryda i to pewnie będzie utwardzone, no. Ja to widziałam gdzieś, ale to jakby to dopracować, tylko ona widać, że ona tam się nie starała, bo to taki, wiecie, TikTok do śmiechu robiony, ale jakby się postarać i tak przy skórkach równo, cieniej tego materiału. Serio odmalować tę płytkę i według tego odmalowanej płytki nakładać lakier. Moto potencjał! What happened here? No właśnie, dlatego, o właśnie, weszłam w komentarze i Ela, dosłownie to, co ja miałam w głowie na głos napisała. Napisała, zastanawiam się, czy to żart, czy nie, ciężko wyczuć, no, co tu się stanęło. No tutaj te palce dwa, tam ewidentnie coś jest krótszy paliczek. Tuś bym się nie zdziwiła, jakby wszystkie te paznokcie, gdyby te paznokcie tylko tutaj tak wyglądały, to bym, a dobra, bo ten paliczek ucięty, czy coś tamten, ale ta reszta tak wygląda? No chyba mi nie powie nikt z was tutaj, że to są ładne paznokcie. Jak kryć kolorem, który nie jest wystarczająco kryjący? To zależy, czy robimy mani hybrydowy, czy mamy czy mamy zbudowany paznokieć i już... Bo tak, ja na przykład, jak robię mani hybrydowy, to w sumie takich kolorów nie używam, wywalam takie, ale daję moim kursantkom taki tip, że jak jest taki glutowaty, ciągnący się, transparentny kolor, to mogą sobie nim troszeczkę pobudować, bo jest mało kryjący, więc to się utwardzi tam w środku, bo tego pigmentu tam jest mało, nie? Więc można nim trochę popracować jak bazą, ale gorzej, kiedy jest taki gówniany kolor i tym kolorem chcemy zbudowane paznokcie już pomalować, gdzie ta grubość nie jest wskazana, więc takim kolorem... zobaczymy, co tutaj poradzi nam ta osoba. Dzień dobry Pani Bułeczki, dzisiaj jestem ja tutaj u Was z lifehackiem, bo to jak pracować z kolorami, które nie kryją, wie o tym tylko i wyłącznie 10% stylistek paznokci. No a co ma robić te 90%? To tutaj jestem dzisiaj ja, by Wam otworzyć te tajemnice i ten nawias, bo to nie jest wcale takie trudne. Najpierw musicie obrócić swoją butelkę, która właśnie ma mało tego pigmentu, albo jest na niej napigmentowana, albo to jest właśnie jakiś kolor pastelowy, który ciągle Wam kładzie się jakimiś, nie wiem, płachtami, nierównomiernie musi nakładać czyli po 10 pomieszać. Razy, tak, nawarstwiać i tak dalej. Więc najpierw ja odkręcam, robię parę ruchów w tę stronę, następnie musicie go obrócić i postawić już równą butelkę i jeszcze razy pokręcić, tak żeby pigment nam tutaj ale, się ładnie rozprowadził. Ale a co jeżeli ten pigment troszeczkę... już taki jest i to nic nie da? No dobra, patrzymy dalej. Pogrzać tą butelkę i najważniejszy krok na sam koniec, wypierdolić tą butelkę, bo to jest straszne gówno. Kupcie sobie normalne hybrydy, które mają normalny pigment. Proszę bardzo. No przed chwilą to powiedziałam, więc mamy bardzo podobnie, nie? Jak jeszcze robimy tę hybrydę, to jeszcze tam idzie coś ogarnąć. Ale no widzę, że tu mamy bardzo podobny pomysł. Jeżeli szukacie fajnie kryjących i bez smug lakierów pastelowych, bo zazwyczaj takie słabo kryją. Możecie sobie kupić na kulo. A tak czułam coś, ona coś... To mi nie gra, coś mi nie gra, jak to nic nie da, obracanie butelką, kręcenie pigment, jak jest dupiaty kolor, to on i tak, choćbyś nie wiem co z nim zrobiła, to on i tak będzie tak samo źle krył. Czułam, że tak, coś tam... O nie, a to bardzo często mi wysyłaliście. 1-2 miliona polubień. To bardzo często mi wysyłaliście. I do dzisiaj w sumie dostaję tego typu wiadomości z tymi pazami. I się pytać, Boże kochany, co to jest, Edyta, co to jest? To jest nic innego, jak coś, co ja dość często widywałam w salonie, kiedy jeszcze się tak szkoliłam średnio. I zdarzało mi się zrobić tak paznokcie, że klientka trzaskając, po prostu jej cały odskoczył paznokieć, nie wiadomo, z tą płytką trochę, ale to nic. I one sobie kleiły ten paznokieć, bo on w całości odpadł, nie? Albo tam powiedzmy w połowie, to one to, co odpadło, kropelka i buch z powrotem, nie? Nieoczyszczone, nieodtłuszczone, niezdehydrowane, nieodkażone, takie brudne,
Bóg z powrotem na kropelkę. Co? Zielone, zielono, brudno. Ta kropelka to już jest chyba czwarty raz przyklejone, bo to warstwa na warstwę tej kropelki. A kropelkę się tak źle piłowało, bo była taka jak szkło trochę. Nie wiem, czy mieliście kiedyś wątpliwą przyjemność piłowania cyrkonii, ale nie róbcie tego, bo frez się tępi. I lepiej to zrobić cążkami. W każdym razie to tak jakbyś szkło piłował, no jedziesz z tym koksem i nic, nie? Więc tak wygląda. I tu nawet ten klej się tu powylewał, widzicie, to jest całe poklejone. I brud się tam zbiera, jest przyklejony. No tragedia, nie? Tragedia. To dla porównania akurat jest plastikowa cyrkonia. Ona pod frezem jak złoto schodzi, nie? Ale zobaczmy dalej, o co chodzi w tym TikToku. No dokładnie, to jest ta kropelka tutaj. I to jest poklejone, to jest brudne, to aż zielona bakteria tam. No kuleczku, zdenerwowałam się, bo ja nie lubię, wiesz, jak sobie klientki przyklejały w całości klejem, kropelką, takie brudne pazury do swoich naturalnych. Wiesz, to nie jest dobrze, jak tak robią klientki. No, już, lygej, kładź się, pączek, już się nie będę denerwować. No już. To mnie naprawdę, kulka wyczuła, że to mnie ruszyło, bo... To były dość częste sytuacje, które mnie w salonie spotykały, a wolałabym, żeby klientki tego nie robiły wtedy. No, żeby zadzwoniła do mnie klientka, powiedziała, kurde, Edyta, walnęłam tym pazurem, odskoczył cały, dorobisz mi to szybko. Dobra, przyjdź 6:30, o 7:00 zaczynam, przyjdź o 6:30, to cię machnę, nie? Albo kończę o 22:00, przyjdź 22:05. 10. Albo o 14 powinnam zjeść obiad, ale nie zjem tego obiadu, zrobić tego paznokcia. Nie no, żartuję już teraz, nie. Coś by się tam wymyśliło. A, zielona bakteria, a już tak grubo weszła, tak... Oczyścić i co? I wysłać do dermatologa. O Boże, kochany! Mam nadzieję, że tam nie było nic składzione. To już jest grubo, to już jest konkret, to już jest takie... nie wiem, czy czasem na łożysku, to podolog, dermatolog najpierw, potem podolog, współpraca. Ty to oczywiście możesz troszeczkę oczyścić, zdjąć masę. No tak, no kulka aż nie może po prostu wytrzymać tego widoku, nie? No i wysyłamy do specjalisty, do lekarza. My lekarzami nie jesteśmy. O, już fajnie odrośnięte widzę, wyleczone, zaleczone. Jest już czysto. Może ona jest podologiem, może współpracuje z dermatologiem ta osoba, w sensie, że klientkę wysłała do dermatologa, klientka w domu tam robiła pielęgnację, wiadomo, jakieś leki dostała. No i teraz zobaczymy, widzimy, jak te paznokcie wyglądają odrośnięte, nie? No jak są wyleczone, to można zrobić nowy set, tak. Fajne, estetyczne pazy. Widziałam drobnostki do poprawy, ale już się nie czepiajmy. I jadajmy z tym koksem dalej. Chodzimy dzisiaj razem na ikoniczne pazury. Ikoniczne pazury w Polsce robione. Coś będzie, mam nadzieję, że to będzie taka skrócona wersja paznokciowego case study, czyli poglądamy sobie salon, jak pracują stylistki. Super. Poszłam do Glam House'u do Oliwii. O, super, mamy rękawiczki, jest tam pochłaniacz. Paznokcie... Płaskie, standardowe, idące w płaskie, fajnie odsłonięte fałdy lateralne, no posko się robi na takich. No i paznokcie na początku wyglądały tak i chciałam je zrobić w podobnym klimacie do tych zdjęcia, tylko krótsze. Obcięłyśmy skórki, spiłowałyśmy i nałożyłyśmy top. Bazę, no. Później je przedłużyłyśmy, już dawno nie miałam przedłużonych pazurów. Ja już od razu mówię, że ta dziewczyna trochę źle siedzi, ona jest taka, więc już mnie troszeczkę boli to. Mi się wydaje, że ona źle widzi i może potrzebowałaby okularów. Kochani, wiecie, że ja często moim kursantkom mówię, jak mówię, któraś z rzędu analiza, ona nie potrafi dopiłować, bo może ty nie widzisz, może ty przy żelowaniu nie widziałaś, nie dożelowałaś. Okulary, optyk, zbadać sobie wzrok. No i myślę, że to wiele problemów jesteś w stanie zażegnać dzięki temu, po prostu widzisz, co robisz, no i nie musisz tak przybliżać, nie musisz tak męczyć tego wzroku, tylko buch okulary na nos. Nie, pączku? Ja tu mam pączka, nie wiem, czy tu nie widać pączka. Dobra, patrzymy dalej. Mamy zrobione szkielety. I znowu ładnie. Spróbowałyśmy i tutaj ja. I zaczęłyśmy je malować. No i robić tam jakieś moje wydziwianki. Ale coś cienkie. No i oczywiście ja sroka, zaliczyłam sobie się brokatowy top. I tak wygląda efekt końcowy. Nie, bo myślę, nie są cienkie, a tu? A może to już budowa była, tylko tak trochę jakby ten apex na małym go nie... Może to są szkielety takie grubsze. No ten wskazujący trochę był płaski. One trochę płasko wyglądają. No to jest dla mnie tutaj teraz zagwozdka. O, ładne rzęsy. Dobra, jest French. Krótsze są te paznokcie od
tych pokazanych jako inspiracja, ale akurat to był French i to fajnie, to fajnie można odwzorować na krótszych paznokciach. Ładny top, mega drobina. No ciekawie to wygląda. Praca jest dość estetyczna, troszkę się rozszerzają te paznokcie, to co prawda. Wydaje mi się, że coś z tymi szablonami tam nie pykło. Pokaż, no, nie jest pokazane, jak ona te szablony podłożyła. Może się rozkleiły? O, tylko kawalątko jest pokazane na szablonach. Wydaje mi się, że w momencie podkładania szablonów tam coś za szeroko było. Przez to już potem dalej wszystko poszło tak po szerokości, ale mimo wszystko są estetyczne te paznokcie. Zobaczymy, czy widzom się podoba. No, dziewczynom się tutaj w komentarzach bardzo podoba. No, bo po prostu jeżeli patrzymy na pewne rzeczy okiem specjalisty, takiego, co siedzi w tym, a okiem laika albo klienta, to wierzcie mi, ja się zapytałam mojego znajomego Gabriela tutaj w Hiszpanii, czy on widzi różnicę w paznokciach lewej i prawej dłoni. Pączek. Pączek to już w ogóle nie widzi. I uwierzcie mi, że on nie widział, że on dla niego i jedna i druga ręka wygląda tak samo dobrze, a ja mówię, no to zobacz tu od spodu, nie? Tu takie kluchy grube, a on... Dopiero musiałam powiedzieć, zobacz tam, zobacz jak tu jest grubo, a tu jest cienko, nie? Różnica, że tu jest tunel, tu nie ma aż takiego. I on i tak stwierdził, że mu się i te podobają, nie? I ja musiałam wypunktować, tu skórki ten, tu... Po prostu inaczej patrzymy, możemy patrzeć na to samo, a różne osoby będą albo widzieć więcej, albo mniej tych szczegółów, tych drobnych rzeczy. Nie, znowu dzieciom małym robią paznokcie, nie oznaczajcie mnie w takich TikTokach, mnie to tak boli psychicznie. W sensie, serce mnie boli. Ale przynajmniej są rękawiczki. Mani takim upieprzonym pilnikiem, zobaczcie, ona dopiero zaczęła pracować, a ten pilnik jest już używany wcześniej na, broń Boże, jeszcze na kimś innym. Co z tego, że rękawiczki, jak takim syfem, taki syf wprowadza dziecku w... Nie oznaczajcie mnie. Z najgorszych rzeczy, jakie mogły się podziać, to no dobra, nie poszła w jakieś akryle, jeszcze MMA nie daj Boże, tylko tam jakąś hybrydkę położyła. No dobra, okej, jeszcze hybryda. Tam na skórze widziałam, nie było za dużo. No ale nie wyglądało to estetycznie, niestety. Nie wiem, czy jest sens robienia manikiru. Nie wiem, ile ta dziewczynka ma, z 8 lat, 10, pierun wie, 7 lat. Ojej, ale 7-letniemu dziecku, nie? Oliwcie im te paznokcie, skórki. Ale zostawcie ten manikir, te nabłonki, zostawcie w spokoju. I jadę mi dalej. Co my to mamy? Ktoś mnie tu oznaczył? Bo może chodziło tej osobie o bardzo przesunięty apex. I to jest taka typowy taki efekt, często na to mówią instruktorzy, dźwigni. Że zobaczcie, tu się gdzieś kończy paznokieć, a może tutaj się kończy paznokieć? A gdzie jest ta największa grubość? Największa grubość jest tutaj. Tu nie musi być, tam jak najcieniej, tam się nie złamie. Strefa stresu jest tutaj, to tu ma być grubo. I to wiadomo, te paznokcie są odrośnięte, przesunął się ten apex, ale on od początku był troszeczkę za daleko zrobiony. Świadczy o tym tutaj tak długo, płasko i dopiero gdzieś tu się zaczyna apex. Za późno, ale że się utrzymały, to też jest dla mnie pewnie akryle mam. Daj znać w komentarzu, jakie TikToki paznokciowe lubisz oglądać najbardziej. Jakieś metamorfozy paznokciowe, śmieszne parodie, klientka, stylistka, czy coś innego.